Cześć, tutaj Remi z kanału Lilac Mix i dziś przychodzę do Was z tagiem, do którego nominowała mnie Ewelina z kanału By Ewelina. Oczywiście link do jej filmu będzie w opisie, więc wchodźcie do niej, bo jest super. Dziękuję bardzo za nominowanie mnie. I tak, jest to artbook, tak, jeżeli się nie mylę, książkowa sztuka, tag, no. W ogóle, jak widać, mam już fioletowe włosy, chociaż one miały być fioletowe, nie są chyba równomiernie fioletowe, ponoć są szarawo-niebiesko-fioletowe, ale udawajmy, że tak powinno być. Na policzku mam smutną chmurkę, ale nie dlatego, że jestem smutna czy coś, tylko dlatego, że jest bardzo urocza i mi się podoba. Pierwsze pytanie, najładniejsza okładka pojedynczej książki? To jest ta okładka, to miłość. Naprawdę kocham ją nad życie, nie? Autentycznie. Uwielbiam. Pytanie drugie. Najbrzydsza okładka pojedynczej książki. Co za zaskoczenie, to jest również ta sama książka, tylko że w polskiej wersji. No dobra, może ta okładka nie jest aż tak dramatycznie dramatyczna, ale jakoś tak już z przyzwyczajenia muszę wskazać ją, ponieważ bardzo mnie złości to, jak w porównaniu do siebie wyglądają te dwie okładki. Na pewno znalazłam coś brzydszego, ale nie chcę, bo lubię się znęcać nad tą okładką, chociaż już się do niej przyzwyczaiłam i zdążyłam ją pokochać razem z tą książką, ale i tak mi wkurza. Bardzo dużo sensu po prostu ma to, co mówisz, Remi. Gratulacje, tak? Mów tak dalej. Pytanie trzecie, najładniejsze okładki serii. Z tym pytaniem również miałam problem, bo zwykle okładki serii po prostu mi się podobają, jeżeli do siebie pasują i są fajne. Spoglądając na moją biblioteczkę, w oczy rzuciły mi się książki Riordana, bo wszystkie jego książki, wszystkie jego serie mają prześliczne okładki z fajną czcionką na tytuł. Tutaj mam akurat Magnusa Chase'a, którego w ogóle nie pamiętam, muszę go sobie odświeżyć, zanim wyjdzie druga część, bo autentycznie nic nie pamiętam. Gratulacje, Remi, to twój po prostu jeden z ulubionych autorów, tak? Więc definitywnie książki Riordana bardzo mi się podobają pod względem jakby okładek. Chociaż szczerze mówiąc bardzo mnie irytuje to, że jakby na grzbietach te jego dwie najnowsze książki mają taką mniejszą czcionkę i w porównaniu z resztą wygląda to po prostu słabo. W sensie jak sobie tak stoją grzbietami. No, to mnie irytuje, ale oprócz tego jest super. No i chcę też oczywiście powiedzieć o okładkach z Mgły Zrodzonego, bo one są przepiękne i są zrobione przez polskiego artystę, co uważam za niesamowite i świetne i cudowne. I szczerze Wam powiem, że tak naprawdę jedyny moment, w którym ja się czuję dumny ze swojego kraju, to jest moment, w którym odkrywam jakiegoś niesamowitego polskiego artystę. Bo tak oprócz tego to zasadniczo mam wszystko w dupie. Co mnie obchodzi piłka nożna, co mnie obchodzą po prostu powstania, co mnie to wszystko obchodzi? Mnie obchodzą artyści. No, cieszę się, że to sobie wyjaśniliśmy. Pytanie czwarte, czyli najbrzydsza okładka serii. Tutaj znowu mam problem, no bo jednak te okładki z serii zazwyczaj po prostu mi się podobają, no albo nie zwracam na nie uwagi. Ale irytuje mnie okładka niezgodnej, a raczej pierwsza okładka niezgodnej, a jeszcze bardziej szczegółowo jej grzbiet. Ponieważ to jest zupełnie w innym miejscu niż na całej reszcie serii, łącznie z tym dodatkiem. I to po prostu wygląda tak źle i tak mi to wkurza, kiedy one tak stoją grzbietami, że... No i okładka też nie jest najpiękniejsza, jakaś taka szaro-bura, nudna. Pytanie piąte. Okładka, która zapadła Ci w pamięć. I tutaj no, trochę tak naciągane, bo znowu tak średnio mi zapadają w pamięć okładki. Mam tutaj Nową Ziemię Julianny Bagot. Okładka zapadła mi w pamięć raczej w tym sensie, że mam z nią różne wspomnienia, bo czytałam ją na Obozie Herosów 2 lata temu, czyli ostatnim razem, kiedy widziałam swojego najlepszego przyjaciela. Nie, jak to oglądacie, to już się spotkałam z Julie, ale to w momencie, w którym to kręcę, to jest dopiero za 2 dni, ale jakby to oglądacie, to już pewnie kilka dni wcześniej. Nieważne, to skomplikowane. W każdym razie zapadło mi w pamięć właśnie w tym sensie, że kojarzy mi się z Obozem Herosów, z ludźmi, których tam poznałam oraz właśnie z Julie. Pozdrawiam Cię, Julie. Kacel. Pytanie szóste. Okładka niepasująca do treści książki. Mam tutaj książkę, o której jeszcze nie mówię wystarczająco dużo na kanale, a powinnam, bo jest cudowna i autentycznie ją uwielbiam. Achilles w pułapce przeznaczenia Madeleine Miller. Okładka nie pasuje, ponieważ jest tutaj ten śmieszny wojownik, który zupełnie nie wygląda jak ten książkowy Achilles. Oprócz tego ta strzała tutaj w jego pięcie, która może ma sens, jeżeli mówimy o micie z Achillesem, ale nie ma żadnego sensu co do książki, bo w książce nie ma tej całej akcji ze strzałą. No i oprócz tego ta okładka jest po prostu szkaradna, no błagam Was.
angielska jest o wiele lepsza i chyba muszę się zaopatrzyć w angielską wersję. No i o tej książce na pewno będę jeszcze dużo mówić na kanale, tylko muszę ją ponownie przeczytać, bo nic nie pamiętam. Pozdrawiam siebie. Ale jeżeli ufacie mi na słowo, jeszcze zanim opowiem o niej więcej, to koniecznie po nią sięgnijcie. Jest przepięknie napisana, nawiązuje właśnie do mitu o Achillesie. Jest cudowna i bolesna i tak. Pytanie siódme. Strony żółte czy białe? I mi to nie robi absolutnie żadnej różnicy. Naprawdę obojętnie mi, jakiego koloru są strony. Chociaż muszę przyznać, że mam słabość do takich żółtych ze starości stron książek i ogólnie do takich bardzo starych książek, ale to tak nie o to chodzi w pytaniu, więc nieważne. No, ale jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, że nie lubię białych stron, mając wydanie Harry'ego Pottera z białymi stronami, no bo wszystko, co związane z Harry'em Potterem, to miłość. I nawet jakbym hejtowała białe strony, to Harry Potter sprawiłby, że już bym ich nie hejtowała. Takie są fakty, sorry ludzie. Pytanie ósme. Kartki cienkie czy grube? I tutaj już mam mniejszy problem, ponieważ nie znoszę, kiedy kartki są jakby tak grube, że ja się czuję, jakbym czytała książkę dla dzieci. Strasznie mnie to irytuje, bo naprawdę czuję się jak debil, który czyta książkę dla pięciolatków. Pięciolatki nie czytają, większość pięciolatków nie czyta. Nieważne, no wiecie, o co chodzi. Kartki takiej grubości jak w Kim jesteś Sky na przykład też mnie irytowały. No a kiedy kartki są takie bardzo cieniutkie i czujesz się po prostu jakby czytał Biblię, to w sumie jest dla mnie o wiele fajniejsze i takie przyjemne i te kartki zwykle są takie gładziutkie i to jest takie... Pytanie dziewiąte. Okładka miękka czy twarda? No i ja zwykle kupuję po prostu miękkie okładki, ponieważ są tańsze. No i jakoś mi jeszcze specjalnie nie przeszkadzają. Zazwyczaj nie mam zdania, chociaż szczerze mówiąc, kiedy mam jakąś serię w twardej oprawie, tak jak teraz mam z Mgły Zrodzonego, i one tak pięknie, cudownie się prezentują na półce i ogólnie te wydania są takie cudowne, że mogę chwycić tę książkę i po prostu ona jest taka twarda i niezniszczalna i nie wygina jej się grzbiet, w sensie nie łamie jej się grzbiet. To jest coś pięknego i te wstążki też bardzo lubię. Są bardzo wygodne, nie muszę używać zakładek. Pytanie dziesiąte, czyli najlepsze wydawnictwo pod względem jakby wydawania książek, jeżeli chodzi właśnie o wygląd. I tutaj nie mam absolutnie nic do powiedzenia, ponieważ jakoś nie rozróżniam wydawnictw na tyle, żeby wiedzieć, które wydania z którego wydawnictwa najbardziej mi się podobają. Myślę, że Galeria Książki ładnie wydaje książki, ale oprócz tego to naprawdę nie mam żadnego zdania na ten temat, więc no wybaczcie. No i teraz powinnam nominować różne osoby, a ja naprawdę bardzo nie lubię tego robić, bo czuję się jak debil. Tym razem jednak wiem, że Ewelina stara się rozprzestrzenić ten tag na YouTubie, bo mówi, że właśnie na BookTubie rzadko kto go robi, więc może jednak się przemogę. Dobra, więc przepraszam wszystkich, jeżeli nie chcecie tego robić, to nie musicie, ale chciałam zatagować The Raven Book, Desia z Desia Czyta, Mounty z... Zaczyna na Mounty? Tak się nazywa swój kanał, nie mam pojęcia. Przepraszam, ale wierzycie, kocham. No i to w sumie wszyscy, więc oczywiście linki są na dole i idźcie do dziewczyn, bo są super i subskrybujcie i wszystko, nie? Świetne osoby. No i co? To tyle. Mam nadzieję, że zrobicie ten tak, jeżeli nie, to... Nie przejmujcie się, nie będzie mi przykro. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!